To witam wszystkich serdecznie na pierwszym Question and Answer. Dzisiaj moim gościem i waszym gościem będzie the number one piłkarskiego Zawiszy, czyli trener pierwszego zespołu Piotr Kołc. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Trenerze, pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Jak tam kazamaty? No, po weekendzie takim, gdzie byłem na pierwszym miejscu, no to wiadomo, że skończyło się, nie? To co dobre, to już było, teraz skrobiemy się, nie? Skrobiemy się. Okej, okay, dobra. To zacznijmy może z pytaniami od fanów. Pierwsze pytanie od Michała Pęskiego. Panie trenerze, czy przy braku nowych zawodników otrzaskanych już z tym poziomem ligowym nie obawia się pan walki do ostatniej kolejki o utrzymanie? Może przydałby się jakiś transfer last minute? Życzę zdrowia i sukcesów przy pracy z naszym Zawiszą. No jeżeli chodzi o jakieś obawy odnośnie tego sezonu, że abyśmy mieli tutaj walczyć gdzieś do końca o utrzymanie, myślę, że jeżeli byśmy mieli taki obraz drużyny, który takie obawy by powodował, na pewno byśmy dążyli do tego, aby te transfery zrobić. Brak ruchów wynikał z różnych względów, ale między innymi dlatego, że takich obaw nie mamy. Wierzę w tą kadrę, którą mamy, wierzę w młodzież, która do nas dołącza. Chciałbym, żeby to też był ich czas. Dlatego tutaj żadnego transferu już last minute na pewno też nie zrobimy i zostaniemy z tą kadrą, którą mamy, a pierwsze spotkania pokazały, że myślę, że mamy na kim opierać tą grę i tutaj żadnych obaw o utrzymanie z mojej strony na pewno nie ma. Dobra, następne pytanie od Marka Zalikowskiego. Dzień dobry panie trenerze, jaki jest pana ulubiony system gry, dlaczego akurat taki i w jakim systemie będziemy zespół Zawiszy oglądać najczęściej na wiosnę? No, jeżeli chodzi o system gry, dzisiaj ta piłka jest taka, że tych systemów w trakcie spotkania jest, tak naprawdę oglądamy bardzo, bardzo wiele. W jednym się atakuje, w drugim się broni. Najważniejsze tak naprawdę są zasady, w jakich się funkcjonuje na boisku, a nie sam system. Bo to, czy będziemy grać czwórką, trójką, z tyłu, no to nie ma większego znaczenia. Ważne jest, jakie mamy zasady funkcjonowania w momencie, gdy mamy piłkę, gdy jej nie mamy, gdy ją odbieramy, gdy ją tracimy. To są najważniejsze rzeczy. Dzisiaj występujemy w systemie tak naprawdę 3-4-3, w obronie on jest 5-4-1. W ostatnim spotkaniu graliśmy w systemie 4-3-3 i to jest wszystko bardzo, bardzo zmienne podczas spotkania. Dlatego tutaj jakby nie ukierunkowuję się na jeden system, a na to, jakbym chciał właśnie wyglądać w tych fazach, kiedy mamy piłkę, kiedy nie mamy, kiedy ją odzyskujemy, kiedy ją tracimy. I żeby zawodnicy wiedzieli, co mają robić w tych fazach gry. I to jest dla mnie bardzo ważne. Ważne jest dla mnie to, żeby zawodnicy byli świadomi tego, jak mają funkcjonować na boisku, żeby rozumieli po prostu grę i po co to robimy. Chciałbym, tak jak też myślę, że w wielu spotkaniach pokazaliśmy, nie chcemy się zamykać gdzieś na własnej połowie, chcemy wysoko odbierać piłkę, chcemy grać ofensywnie. Oczywiście nie wszystko to gdzieś wychodzi, ale taka jest jakby moja tutaj myśl tego, żeby rozwijać to w tym właśnie kierunku, żeby tą piłkę posiadać jak najwięcej, żeby dominować w tych spotkaniach. Staramy się to robić, ale oczywiście na to wszystko trzeba czasu. Myślę, że patrząc przez pryzmat tego, jak tutaj przyszedłem, a do dnia dzisiejszego, to uważam, że rozwijamy się, idziemy do przodu. Ja wiele tych zmian widzę, analizuję to na co dzień i tą drogą na pewno będziemy szli. Teraz chyba pytanie podkreśliwe, uwaga, od Roberta Chwastka. Gdyby trener otrzymał propozycję w tym momencie z Widzewa Łódź i byłaby to propozycja 3 razy lepsza finansowa, czy trener by skorzystał z tej propozycji? Popiję. Proszę bardzo. Pozdrawiam cię, Robert. Robert to jest mój dobry kolega. Odwdzięczę się na pewno. Dzisiaj nie ma takiej możliwości z jednego podstawowego względu. Nie posiadam licencji UEFA Pro, która by mi pozwoliła na pracę w klubie pierwszoligowym. Po drugie, mam ważną umowę
z Zawiszą Bydgoszcz i to jest kolejna rzecz, która dzisiaj jakby wiąże mnie z klubem. Jestem osobą, która lubi jakby dopełniać też wszelkich jakby formalności, umów, które zawiera, mimo tego, że ta oferta, tak jak tutaj Robert mówi, miała być trzykrotnie lepsza. Natomiast rozumiem jakby też przesłanie tego pytania ze względów pewnie kibicowskich. Robert tak lekko chciał tutaj mnie uszczypnąć. Powiem tak. Ja nie jestem jakby z Bydgoszczy, tak? Nie jestem związany tutaj jakby z samą Bydgoszczą, wywodzę się z Gdańska. Rozumiem te tematy kibicowskie, że kluby się jedne przyjaźnią, drugie się nienawidzą. Natomiast tam, gdzie pracuję, oddaję się w pełni jakby dla danego klubu. I nigdy też na pewno nie powiem, że w danym klubie nie będę pracował, bo coś tak, tak. Więc gdyby kiedyś na pewno jakaś oferta, czy była tak z Widzewa, czy z innego klubu, na pewno by była przeze mnie rozważana. Natomiast w momencie, w którym widzę sens pracy dzisiaj w Zawiszy, gdzie uważam, że mam jeszcze coś do zrobienia, to na pewno trzy propozycji z Widzewa, czy z innego klubu, na pewno dzisiaj bym jakoś szerzej nie rozważał. Bo też powiem, że podczas mojej pracy w Zawiszy miałem jedną propozycję pracy w innym klubie na wyższym szczeblu i też grzecznie podziękowałem, bo uważałem, że mam tutaj też, tak jak wspomniałem wcześniej, swoje rzeczy do zrobienia i dopóki będę widział sens tej pracy, ta wizja będzie spójna z zarządem, jakby z moim rozwojem, z rozwojem klubu, to na pewno będę chciał tutaj coś dokończyć. Mhm. To teraz pytanie od pana Eligiusza Sobczaka. Witam, który transfer do Zawiszy uważa pan za najbardziej nieudany? No, kilka tych transferów zrobiliśmy w ostatnim okienku, natomiast uważam, że nie jest to czas, w którym możemy ocenić do końca, czy dany transfer był udany, czy też nie. Na pewno może tak szerzej to trochę spróbuję omówić. Kwestię transferową, tu już też chyba dyrektor Łukaszewski w podcaście też jakby troszkę rzucił światło na to, jak to się odbywa. Działamy ogólnie w dwójkę, jeżeli chodzi o transfery, które są do klubu, z klubu, tak? I często jeżeli mamy okienko transferowe, to ja czy dyrektor mamy swoje kontakty, znajomości, gdzieś ja jeszcze mam te z boiska, bo z kilkoma nawet zawodnikami, którzy tu przyszli, miałem okazję w jednej drużynie czy na boisku gdzieś tam występować. Więc w głównej mierze no, opieramy to na kontaktach. Później to konsultujemy razem i razem tak naprawdę tą decyzję podejmujemy. Ja nie przypominam sobie sytuacji, z której byśmy się sprzeczali, czy ten transfer powinien dojść do skutku, czy nie. Na pewno tutaj zawsze jakby dyrektorowi zgłaszam potrzeby, na jakie pozycje, mówię dlaczego, jaki profil zawodnika, no bo to jest ważne pod właśnie system, pod to wszystko, jak chcemy grać i funkcjonować i pod to tworzą się nazwiska. Kolejną rzeczą bardzo ważną, którą trzeba zrozumieć, jest to, jakimi środkami dysponujemy, żeby zrealizować dany transfer. Nie jesteśmy dzisiaj klubem, który może sobie wybierać i wskazywać danego zawodnika i ten zawodnik do nas przyjdzie. Musimy przebierać bardzo mocno, jeżeli chodzi o rynek, o dany poziom rozgrywkowy oczywiście, tak? No bo to też jest bardzo ważne. No i musi to się też zgrywać jakby z finansami, którymi dysponujemy. Więc to nie jest tak, że często wybieramy tak naprawdę kogo chcemy, no tylko wybieramy z tych zawodników, którzy faktycznie mogą realnie do nas przyjść. I tutaj wiadomo, że to ryzyko te transferowe jest większe. Bardzo dużą wagę też przykładamy do tego, aby dany zawodnik też pasował charakterologicznie, tak? Czy to do klubu, do środowiska, ale też oczywiście, no, żeby to nie był zawodnik, który
żeby to był zawodnik, który chciałby jeszcze coś w piłce osiągnąć, tak? Który jeszcze wierzy jakby w to, że coś w tej piłce może zrobić, może osiągnąć, że jest w pełni jakby taki profesjonalny, tak? Bo często na tym poziomie no niestety zdarza się, że zawodnicy no, przychodzą, odcinają, że tak powiem, jakieś tam kupony, nie funkcjonują dobrze w szatni, nie radzą sobie z presją. Wiemy też, że jakby tutaj klub pod względem kibicowskim, tak, tej otoczki, tej presji, no to na pewno jest większa niż w innych klubach trzecioligowych i to też bierzemy to pod uwagę. I wtedy robi się jakaś tam lista chłopaków, tak, robi się te transfery. Natomiast no, po pół roku oceniać, czy transfer jest udany, czy nie, to myślę, że jest za wcześnie. Na pewno ocenimy to na koniec sezonu. My wzięliśmy dużą grupę chłopaków, jak Piotrek Okuniewicz, Robert Tunkiewicz, Sebastian Weremko, Adam Paliwoda. To byli zawodnicy, którzy mieli jakieś doświadczenie z wyższych lig, ale byli na jakichś zakrętach, tak? Czy to po kontuzjach, czy nie grali po prostu w swoich klubach, tak? Ale to byli chłopacy, którzy zaznali wyższej ligi, którzy mają już jakieś doświadczenie, obycie, do tego są w pełni profesjonalni, mają dobre charaktery do pracy, tak? I to się wszystko zgadzało. Natomiast to byli chłopacy, których my musieliśmy odbudować, tak? I te pierwsze pół roku tak naprawdę to była odbudowa ich taka fizyczna, do tego, aby mogli zacząć dobrze funkcjonować. Tak? Braliśmy to pod uwagę, że przepracują okres zimowy. To była grupa zawodników, którzy przy normalnej dyspozycji, tak, ich zdrowotnej i gdzieś by funkcjonowali, grali, to byli zawodnicy, których byśmy na pewno nie mieli szans pozyskać. I to trzeba wziąć pod uwagę. Tak? Maciek Koziara, tak, to samo. Tak? Gdzieś w Bełchatowie w pierwszej lidze grał, nie grał, miał problem z znalezieniem klubu. I udało się takiego też zawodnika pozyskać. I to taką grupę pozyskaliśmy zawodników, którym też jakby wyciągnęliśmy do nich rękę, pomogliśmy, ale też oni na pewno liczyli na to i liczą, że będą tutaj wartością dodaną. I teraz czekamy, tak? Teraz jest ta runda, w której oni albo udowodnią swoją przydatność i wyjdzie na to, że zrobiliśmy dobrze, no albo po prostu skończy się sezon i ci zawodnicy, jeżeli nie spełnią naszych oczekiwań, to najprawdopodobniej odejdą z klubu. Dobra, to ja dopytam, bo z obserwacji gdzieś social media wiem, do czego pije pan Eligiusz Sobczak i zapytam wprost. Czy trener uważa, czy się zgadza z tym stwierdzeniem i gdzieś z tą falą krytyki, która przetoczyła się przez Piotra Okuniewicza? Ja jestem akurat takim człowiekiem, że staram się zawsze zrozumieć też tą drugą stronę, tak? I patrzę na to też trochę szerzej. Natomiast z taką bezpośrednią krytyką, taką pustą, bez jakichś tam argumentów, nigdy się nie zgodzę i na to jakby mojego takiego tam przyzwolenia nie ma i na to się nie godzę. Zawsze będę stawał w obronie chłopaków, bo ja jestem z nimi codziennie. Ja wiem, jak oni funkcjonują, co robią, jak dążą do tego, żeby być coraz lepszymi. Tak? To jest sport, to jest piłka i może być tak, że któryś z zawodników no nie da rady, tak? Ale wiem, ile na przykład Piotrek Okuniewicz się poświęca do tego, żeby być lepszym, tak? Jak się przykłada do swoich obowiązków, to jest profesjonalista każdy go ocenia przez pryzmat liczb. I to też mogę zrozumieć, tak? Jest to napastnik, oczekuje się strzelenia z bramek. Natomiast patrzę na to inaczej trochę i trochę szerzej. Ja wiem, jakie Piotrek ma walory, tak? Stawiam go przy Kamilu Życkim, tak? To są zawodnicy o dwóch innych profilach. Potrzebowaliśmy innego profilu napastnika niż Kamil. Mamy Kamila, który to jest zawodnik, który dobrze gra przodem do bramki, który jest skuteczny, dynamiczny, dobrze wyszkolony. Tak? Mamy z Akademii bardzo podobny profil Alan Serwa, tak? Czyli mamy dwóch zawodników o takim profilu. Potrzebowaliśmy silnej dziewiątki, tak? Która by nam pomogła trochę inaczej też funkcjonować. I taki profil ma Piotrek. Jest to bardzo silny zawodnik, tak? Dobrze grający tyłem do bramki, o dobrych warunkach, dobrze grający głową. Tak? Piotrek
robi bardzo dużo pracy na boisku takiej, która jest niedoceniana. Tak? On wygrywa bardzo dużo pojedynków w kontakcie, dużo piłek zgrywa, utrzymuje. Tak? Patrząc przez pryzmat nawet ostatniego meczu, jeżeli ktoś ocenia Piotrka po tym, że dostał dwie żółte kartki, tak, i dostał czerwoną w konsekwencji, ja też miałem do niego o to pretensje, tak, bo tutaj nie zachował chłodnej głowy. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że on w tym meczu zagrał słabo, to się nie zna na piłce po prostu. To się nie zna na piłce i to po prostu tak to oceniam, bo dzięki jego pracy też Kamil ma więcej swobody na boisku, tak? Tomek Zieliński ma więcej swobody na boisku, więcej piłek utrzymujemy na połowie przeciwnika. No wystarczy to, mówię, mam ten mecz, jeżeli ktoś ma ochotę, ja go udostępnię, niech sobie obejrzy, tak? Niech sobie obejrzy, zobaczy, ile on wygrał pojedynków przy takich podaniach bezpośrednich, ile tych piłek zbił, gdzie złapaliśmy piłkę drugą, tak? I mieliśmy z tego korzystną akcję. Oczywiście zabrakło przy tej na przykład dobrej sytuacji jego bramki na 2-0, tak? Brakuje mu, na pewno mu brakuje takiej skuteczności przełamania, tak? Ale jest to zawodnik, który w swojej historii nigdy nie strzelał nie wiadomo ile bramek, tak? Tylko tak jak mówię, to jest inny typ napastnika. Podam przykład, no nie wiem, Gutkowski z Wrakowie, tak? Gra cały czas, tak? Gra cały czas, ceni go trener Papszun, tak? Za jaką pracę. Też nie jest super snajperem, tak? Też nie jest super snajperem. Ale dzięki niemu też zespół ma dużo korzyści. Piotrek ma bardzo duże rozumienie gry, bardzo dobrze porusza się bez piłki w obronie. W ataku porusza się dobrze bez piłki, robi dobre ruchy. Tak jak mówię, ja patrzę na to szerzej, ktoś się może z tym nie zgadzać, ktoś może to krytykować, tak? Ale fajnie jakby było, że do tego by dołożył 5-6 bramek jeszcze. Ja wierzę, że jeżeli utrzyma jakby ciągłość gry, tej dyspozycji, tak, teraz wypada z powodu kartek, ale jeżeli będzie w takim rytmie, on za chwilę strzeli jedną, drugą bramkę, bo tak się na pewno stanie. I wtedy może ta cena będzie inna, natomiast no mówię, nie dogodzimy wszystkim kibicom, z tego też sobie zdaję sprawę, natomiast tak jak mówię, uważam, że dla zespołu to jest bardzo wartościowy zawodnik. Super. I teraz pytanie z pogranicza Fantasy Ekstraklasa i gdzieś tam Football Managera od Fabiana Frymarka. Gdyby trener miał do przeznaczenia 50 milionów euro na transfery, kogo sprowadziłby do Zawiszy? Maks 5 zawodników. Żeby się zastanawiać chyba nad czymś takim, trzeba mieć te pieniądze najpierw, nie? To wtedy by było łatwiej. W skali Europy to pewnie żadne są pieniądze, w skali Polski to już jakieś są. No ciężko powiedzieć, no dzisiaj nie operujemy takim budżetem, nie myślimy w ogóle w takich realiach, nie szukamy takich zawodników, ale na pewno jeżeli byśmy mieli takie pieniądze, no to moglibyśmy zbudować, myślę, fajną kapelę na porządne granie. Natomiast dzisiaj no, nie będę tutaj wymieniał jakichkolwiek nazwisk, bo to jest nierealne dzisiaj. W porządku. Teraz pytanie od Piotrka Siekierka. Kto jest najlepszym piłkarzem Zawiszy Bydgoszcz i dlaczego Wojtek Mylczarek? Może to Wojtek zadał to pytanie. Wojtek na pewno jest bardzo dobrym zawodnikiem. Uważam, że to jest zawodnik o bardzo dużym potencjale. Uważam, że jeszcze stać go na lepsze granie i na równe przede wszystkim, na odpowiednim poziomie. Ja uważam, że ta drużyna ma kilku fajnych i bardzo dobrych chłopaków w dobrym wieku. W dobrym wieku, które jeszcze gdzieś mogą się rozwinąć. Każdy zespół potrzebuje takiego trzonu, na którym można to oprzeć, zbudować. Myślę, że mamy takich chłopaków na kilku naprawdę, którzy mogliby z powodzeniem grać na wyższym poziomie. Mam nadzieję, że dalej będą się rozwijać i jeszcze będą szli do przodu, bo stać ich na to. Pokazują to też jakby w codziennej pracy, w zaangażowaniu. Też już ich na tyle poznałem, że mogę powiedzieć spokojnie, że ci chłopcy jeszcze mogą być jeszcze lepsi. Mhm. Teraz mam takie pytanie, gdzie w zasadzie można podpiąć pod to dwóch fanów, bo o to samo zapytał Sławek Gwizdała i Kuba na Twitterze. Mianowicie, czy w klubie myśli się o przyszłym sezonie? Czy planowane są transfery na nowy sezon? Jakie są założenia, cele i czy będziemy walczyć o awans do drugiej ligi?
Oczywiście myślimy nad przyszłością, bo to jest ważne. Zawsze staramy się troszkę myśleć do przodu przy całej organizacji jakby pierwszej drużyny, przygotowań. Tak samo ja jako trener myślę o tym, co będzie w przyszłym sezonie. Tak? Wiem, że najważniejsze jest to, co teraz przed nami, czy każdy kolejny mecz, każda jednostka. Natomiast takie też jakby działania już ku temu robimy. Mieliśmy spotkanie z dyrektorem, z zarządem odnośnie jakby kolejnego sezonu. Było pierwsze takie wstępne spotkanie, na którym ciężko jakby stwierdzić konkrety, o co będziemy grać, jaki będzie cel. To wszystko zależy oczywiście od budżetu, którym będziemy dysponować. Tak? Też na dzisiaj klub nie jest w stanie określić tego budżetu, bo też czeka na rozmowy na pewno ze sponsorami. Jak wszyscy też dobrze wiemy, w piłce może za chwilę, dzisiaj tych pieniędzy nie być, a za tydzień pojawi się sponsor, który będzie widział sens wspierania drużyny i zorganizujemy to na taki poziom, abyśmy mogli realnie walczyć o awans. Dzisiaj, patrząc przez pryzmat ligi, która się toczy, no na pierwszym miejscu są kluby, które mają największe budżety, tak? Czyli jest Kotwica Kołobrzeg, jest Olimpia Grudziądz i one mają zdecydowanie większe budżety aniżeli reszta ligi. To też pokazuje po prostu, jaka jest droga do tego, aby z tej ligi się wydostać. Nie jest to łatwe, bo trzeba być najlepszym. No, niestety tylko jedna drużyna wychodzi z tej ligi. I to jest na pewno bardzo trudne zadanie, dlatego tutaj to już musi zgrać się naprawdę bardzo dużo rzeczy, żeby z tej ligi się wydostać, ale przede wszystkim trzeba mieć budżet, organizację na takim poziomie, abyśmy mogli być przede wszystkim klubem w pełni profesjonalnym. Dzisiaj jesteśmy półprofesjonalnym, bo mamy chłopaków w swoim zespole, którzy łączą granie z pracą, żeby myśleć o awansie, no to musimy przejść na pewno na pełen profesjonalizm, tak aby można było w spokoju funkcjonować. Oczywiście może zdarzyć się tak, że mimo tego, że przykładowo budżet zostanie utrzymany na tym samym poziomie, co mamy dzisiaj, poprzez to, że uda nam się namówić tych chłopaków, których byśmy chcieli zatrzymać, plus dołożyć kilku zawodników przy dobrej dyspozycji, przy dobrym, no to nie można wykluczyć nigdy tego, aby nie zająć miejsca gdzieś w górze tabeli i może nie pokusić się o to. Natomiast na pewno te szanse i to wszystko będą większe, jeżeli będzie nas stać po prostu na lepszych zawodników i wniesiemy tą organizację na jeszcze wyższy poziom. Okej, okay, to kontynuujemy pytanie od Kuby. Czy będzie więcej juniorów wprowadzonych do pierwszego zespołu? Jeżeli będą wystarczająco dobrzy, to na pewno tak, bo myślę, że ta ilość, która została gdzieś przez nas sprawdzona, czy to w okresie zimowym, czy wcześniej, jest naprawdę pokaźna. Myślę, że mało który klub tutaj w naszej lidze w ten sposób funkcjonuje, ma tyle młodzieży, takich roczników. Patrzymy na to, chcemy tę młodzież wdrażać, chcemy ją rozwijać. Natomiast to jest proces długi, to nie jest tak, że dzisiaj włączamy do treningu jednego czy drugiego chłopaka i nagle oni za chwilę zaczynają grać, trzymają równy poziom. Chcielibyśmy, żeby tak było, pracujemy nad tym, ale oni muszą połapać swoje minuty, pojeździć na te mecze, potrenować, zrozumieć. Nie jest to łatwe przejście z tej piłki juniorskiej naprawdę do piłki seniorskiej. No niestety tak to wygląda. To nie jest jakieś tam takie, mówię, wymyślone, że to jest tam takie przejście jest ciężkie, tylko tak po prostu jest. Oni muszą przyzwyczaić się trochę do innego treningu, do innych wymagań. Trochę jest ta rywalizacja jest no, na wyższym poziomie niż mają u siebie w drużynach i jedni to przechodzą szybciej, drudzy troszkę wolniej. Ale myślimy o tym, aby w przyszłym sezonie tych dwóch młodzieżowych
kierowców, którzy będą musieli być na boisku, żeby to byli chłopacy, ci, którzy zostają włączeni z naszej akademii, bo tak naprawdę z tych, którzy są dzisiaj, Cypiel Maciejewski, Rafał Piekuł i Staszek Wędzelewski, oni kończą wiek młodzieżowca i myślimy o tym, żeby nie było potrzeby sprowadzania tutaj z zewnątrz żadnego młodego chłopaka, a żebyśmy mogli to budować na naszych tutaj wychowankach i taki jest pomysł. Jak wyjdzie, no to też zależy w dużej mierze od po prostu od samych chłopaków. Mhm. Ostatnie pytanie od Kuby. Czy trener jest zadowolony ze swoich wyników? Nie, nigdy nie będę zadowolony do końca ze swoich wyników. Będę zadowolony, jak wygram wszystkie mecze pewnie, no, ale tak nie jest i tak pewnie ciężko, żeby było. Patrząc na to, jak przed sezonem zakładaliśmy sobie, jaki był cel, że jesteśmy Beniaminkiem, że jest ok. Natomiast ja zawsze jestem na tyle dziś ambitny i samo też krytyczny, że każda porażka mnie boli. I nawet mówię, grając u lidera w Grudziądzu w ostatni weekend, też nie jestem zadowolony. Jestem zadowolony z postawy drużyny, bo uważam, że zrobiliśmy dużo, żeby tam wygrać, ale nie jestem zadowolony, że przegraliśmy. Uważam, że nawet nawiązując do tego ostatniego meczu, to właśnie pokazuje, że po dobrej grze jeszcze przegrywamy. Jeżeli będziemy potrafili taki mecz wygrać, no to już będziemy mogli myśleć o czymś więcej, żeby patrzeć w tą górę tabeli, żeby grać o coś więcej. Dzisiaj brakuje nam trochę właśnie doświadczenia, takiego krzesania. Nawet takiego zawodnika jak Kuba Bojas, który z pół sytuacji strzela, tak, na ślizgu robi asystę i takie, mówię, nic się nie dzieje, nagle tak zalicza asystę, bramkę, no to mówię, to są takie rzeczy, które trzeba po prostu mieć i dlatego nie będę, no mówię, nigdy nie jestem zadowolony z porażek i zawsze długo o tym myślę, dlatego uważam, że wynik będzie przyzwoity, jeżeli skończymy w górnej połowie tabeli, patrząc na to, jakie mamy możliwości, jesteśmy Beniaminkiem, to wszystko, tak, patrząc na to wszystko, jeżeli skończymy w górnej połowie tabeli, to na pewno będzie to wynik dobry. Mhm. To teraz seria pytań od Marka Stefanczyka. Czego nauczył się trener podczas pracy w Zawiszy? Myślę, że my jako trenerzy uczymy się każdego dnia. Dzisiaj tych materiałów, tego obcowania z drużyną codziennego jest bardzo dużo i bardzo dużo na pewno człowiek wyciąga wniosków, tylko ta ciągłość pracy daje taką właśnie możliwość. Patrząc na to też, jak dzisiaj prowadzę zespół, jak prowadziłem go, nie wiem, w Ostródzie, jak prowadziłem wcześniej jeszcze w Wejherowie, no to też dzisiaj mam trochę inne postrzeganie pewnych rzeczy. Człowiek cały czas wyciąga wnioski, analizuje, coś udoskonala, zmienia te jednostki treningowe. No, najlepiej się rozwijać, jeżeli coś robimy na żywym organizmie, że patrzymy, jak ktoś reaguje, jak co robi. Oczywiście każdy materiał ludzki też jest inny w danym zespole. To też nie można wszystkiego przełożyć jeden do jednego, tej samej pracy, tego samego ustawienia, tych samych zasad, bo nie każdy da radę to zrobić. W jednym zespole to się uda, w drugim nie, bo nie ma takiego po prostu materiału ludzkiego. Ale uważam, że też no jestem na takim etapie, że też wiele rzeczy poznaję też na pewno środowisko, w którym się pracuje. To też jest każde środowisko, ma swoją specyfikę, tak? Tutaj też na pewno się pracuje, w każdym klubie zresztą się pracuje inaczej niż w tym poprzednim. Są inne warunki do pracy, jeżeli chodzi o, nie wiem, o boiska, o organizację klubu, o komunikację w klubie i tak dalej, i tak dalej. No i człowiek się uczy też relacji z ludźmi, tak, postępowania, tego wszystkiego i uważam, że też się jakby rozwijam w tym kierunku, patrząc na to wszystko. Mhm. I drugie pytanie, który element gry zespołu ocenia jako pozytywny i wiodący? Myślę, że tutaj jakby pozytywem największym i progresem, który zrobiliśmy, to jest organizacja gry, tak mówiąc ogólnie, tak, czyli tak jak funkcjonujemy właśnie w tych fazach, o których też tam wcześniej wspominałem, tak? Czyli w tej organizacji gry w obronie, tak? W tej obronie wysokiej, gdzie mamy zorganizowaną tą obronę, tak? Kiedy wybiec, kiedy dobiec, kiedy zamknąć pewien kierunek grania, w tych fazach takich, gdy właśnie tracimy piłkę na reakcję, cały czas to doskonalimy, ale uważam, że nasza organizacja gry jest na dobrym poziomie, ona może być na jeszcze lepszym. Cały czas też zawodnicy się tego uczą, poznają nowe rzeczy.
Też grając wiele sparingów, czy to z klubami z wyższych lig, tak jak z Chojniczanką, czy z Lechem Drugim, rozmawiałem też z trenerami, z trenerem Kafarskim, z dyrektorem Ulatowskim, tak? Też bardzo gdzieś tam nas chwalili za tą organizację właśnie gry, że to widać, że zespół jest zorganizowany, wie co robi. I to też są takie sygnały, że idziemy w dobrym kierunku, więc tutaj myślę, że to poprawiliśmy i dalej, mówię, nie ma dnia, w którym powie się tak, to już jest gotowe, to jest zrobione. Cały czas trzeba po prostu doskonalić to wszystko, co się robi, powtarzać, tak, żeby te nawyki były na jak najwyższym poziomie i nigdy nie będzie takiego dnia, że ktoś powie, że już nie musimy nad czymś pracować. To trzeba pracować nad tym cały czas, ale uważam, że tutaj, jeżeli chodzi o ten element, o ten aspekt gry, jesteśmy na dobrym poziomie. Mhm. Pytanie od Michała Kaczmarka. Czy trener zostanie w Zawiszy na następny sezon, jeśli nie będzie miał za cel awansu drużyny do drugiej ligi? Cel mogę taki mieć, ale czy on będzie możliwy do zrealizowania, to jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze to, co już też tam wrócę do wcześniejszego pytania i odpowiedzi. No dzisiaj jakby no nie mamy takich zapewnień i nie wiemy, czy będzie realne to, żeby włączyć się o ten awans. Bardzo bym chciał. Moja umowa z klubem wiąże mnie jeszcze na przyszły kolejny sezon. Jeżeli ja będę widział sens pracy, tak, będę widział coś, co ma sens, co mogę zrobić i to będzie z korzyścią dla mnie jako też trenera, że można się rozwijać, no to na pewno będę chciał zostać, tak? Jeżeli nawet bym usłyszał, że no nie mamy środków na to, żeby grać o awans, tak? To może wyznaczymy sobie inne cele, tak? Ale no muszę widzieć w tym sens, musi to być spójne jakby ze mną, muszę się dogadywać w tych kwestiach z zarządem i wtedy na pewno ta praca no, będzie przyjemniejsza, tak? Bo siedzenie jakby i tylko żeby bycie dla bycia, no to na pewno to nie jest to, co ja bym chciał robić, bo nie jestem na tym etapie, żeby iść sobie i w klubie po prostu być tak po prostu, a chciałbym, żeby cały czas iść do przodu, cały czas, tak jak klub od B-klasy idzie cały czas do przodu, rozwija się i te tempo rozwoju jest fajne, to chciałbym, żeby to w jakimś stopniu było zachowane, żeby cały czas napierać i z tą taką młodzieńczą fantazją iść do przodu. Ja wiem, że na niektóre rzeczy nie ma się wpływu, to nie jest takie proste, ale chciałbym tutaj pracować, wypełnić kontrakt, może go później jeszcze w przyszłości przedłużyć, ale oczywiście no to dobrze wiemy, że na to musi się złożyć kilka rzeczy. Ktoś musi chcieć, żebym ja tu pracował, ktoś musi być z mojej pracy też zadowolony. A tak jak mówię, nie jestem tutaj na siłę, tutaj nie muszę być i jakby no nie muszę tutaj pracować, jeżeli ktoś uzna, że to idzie w złym kierunku, a jeżeli ja uznam też, że jest jakaś ściana, której po prostu nie przebijemy, no to też pewnie będę myślał o czymś innym, ale tak jak na dzisiaj jestem zadowolony ze strony, w którą to zmierza, więc nie rozważam. Jasne. I tutaj ostatnie pytanie od fana, co po części połączone z tym pytaniem i z tym, co trener powiedział przed chwilą. Czy jest pan zadowolony ze współpracy z zarządem? Generalnie tak, jestem zadowolony. To są takie relacje, tak jak już też wspominałem wcześniej, w różnych klubach różnie to się odbywa. Jest większy kontakt z zarządem, z samym prezesem, trochę mniejszy, więcej gdzieś tam z dyrektorami się rozmawia i tak dalej. Tutaj kontakt tak naprawdę ja codzienny mam z prezesem klubu, z dyrektorem. Widujemy się codziennie, wiele spraw omawiamy i tutaj myślę, że tak jak ja służę gdzieś radami, pomocą w takich kwestiach organizacyjno-sportowych, tak też jakby rozumiem pewne rzeczy, których nie da się przeskoczyć. Od mojego przyjścia tutaj do czwartej ligi to no, uważam, że bardzo dużo zmieniliśmy pod względem organizacji i pracy pierwszej drużyny. Chciałoby się jeszcze więcej, ale wiem, że to wszystko nie jest takie proste. Większość rzeczy wiąże się z finansami, bo wdrożyliśmy naprawdę dużo rzeczy, które dzisiaj zawodnicy mają.
poprzez jakiś tam sprzęt, tak, stricte sportowy, po badania wydolnościowe, badania krwi i jeszcze jakieś inne rzeczy, które wdrożyliśmy. Dlatego tutaj nie mam jakby problemu, jeżeli chodzi o komunikację z zarządem. Nie jest nigdy tak, że się zgadzamy we wszystkim w 100%, ale też raczej nie jest tak, że się raczej się nie kłócimy i nie spieramy, nikt nie stawia na ostrzu noża tych jakichś swoich warunków i żądań, więc ja tutaj cenię bardzo zarząd jakby za uczciwość, za szczerość. W tych działaniach mam nadzieję, że tak będzie do końca. Patrząc na to też, z jakimi ludźmi w przeszłości miałem okazję współpracować, uważam, że tutaj zarząd bardzo pozytywnie jakby w moich odczuciach pozostaje. Mhm. Ostatnie pytanie, które pewnie sobie zadaje wielu kibiców. Czy Kotwica Kołobrzeg w sobotę wywiezie punkty z Bydgoszczy? No plan jest taki, żeby nie wywiozła nawet punktu, więc na tym się koncentrujemy. Nieważne, nie jest dla nas ważne, czy przyjeżdża Kotwica, czy jechaliśmy do Grudziądza. Tak jak powiedziałem, jechaliśmy do Grudziądza po 3 punkty, nie udało się. I tutaj tak samo będziemy grali o pełną pulę. Plan na mecz na pewno mamy, będziemy przygotowani jak najlepiej. Boisko zweryfikuje. Na pewno nie jesteśmy faworytem, ale wierzę w to, że tutaj trochę radości kibicom sprawimy i samym sobie przede wszystkim, bo tak jak wspomniałem, no, chcemy też pokazać, że możemy rywalizować. Chłopacy też mają coś do udowodnienia. Oni też w większości walczą o swoją przyszłość, chcą się na pewno też pokazać. Często bywa też tak, że jeżeli gra się z kimś, z pretendentem do awansu, ten pretendent też przecież może w przyszłości po takiego zawodnika sięgnąć, będąc w ligę wyżej, więc to też na pewno każdy z zawodników ma w głowie. Te mecze są też obserwowane, więc to, że na pewno chcemy jako drużyna się dobrze pokazać. Każdy z tych chłopaków chce na pewno też dobrze indywidualnie się zaprezentować i tutaj na pewno z naszej strony nie ma odpuszczenia. Bardzo liczę na punkty, bo chcemy sobie tą porażkę w Grudziądzu po prostu lekko odkuć. Wiemy, że nie będzie łatwo. Ale powalczymy o pełną pulę. Mhm. Dziękuję trenerze. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich kibiców, dziękuję za pytania. Pozdrawiam Marcina Pawłowskiego, króla Twittera. Dzięki bardzo. Dzięki.